To, ale tutaj za zapachy takie serowe. I to będziemy rozpalać dzisiaj? Codziennie rozpalacie, tak? Już. Ale widać na podłodze, że to coś takiego od sera, no, nie? No właśnie, jak nie, bo to jest od tego, wiesz? Bez drodzia nakładzie, bo jak nie wiem, bo się będą mostem pijali. Ja to się poszczę, zetrę. Tam u góry? No, widzisz? Nie ma mostemku. My za śmiało, na chwilę będziemy tu myć, zaś to jest wszystko od tego, się nie da. Ale czym to jest posmarowane, takie, że to jest takie ciemne? To? Tu, zamować się od dymu. Od dymu takie jest, tak? No. To już sobie nie trzeba smarować nic. Nie wychodzę. Tu się na razie o. Popił, wiedzą. A no, woda jest bieżąca, czysta. Nie trzeba kranu. Ta, ale tutaj za zapachy takie serowe. I to będziemy rozpalać dzisiaj? Codziennie rozpalacie, tak? Już. Ale widać na podłodze, że to coś takiego od sera, no, nie? No właśnie, jak nie, bo to jest od tego, wiesz? Bez drodzia nakładzie, bo jak nie wiem, bo się będą mostem pijali. Ja to się poszczę, zetrę. Tam u góry? No, widzisz? Nie ma mostemku. My za śmiało, na chwilę będziemy tu myć, zaś. To jest wszystko od tego, się nie biało. Ale czym to jest posmarowane, takie, że to jest takie ciemne? To? Tu, zamować się od dymu. Od dymu takie jest, tak? No. To już sobie nie trzeba smarować nic. Nie wychodzę. Tu się na razie widzi, o. A to w ogóle wynaleźliście jakiegoś szlaku rozsypkowego, projekt zrealizowany województwa małopolskiego. A to ta woda do czego? Do mycia. Dalej, do mycia czego? Tak właśnie jest. Akcji na Zakopane. Przewodnik górski. Na niżej można tak. A, że ona musi być gorąca, nie? Później. Codziennie trzeba myć, tak? Musi. Dwa razy miał. No, dwa razy, no. Po opróżnianiu. Całe mleko do tego będzie wlewane? Online. Korzystając z kolejki, wstępnej służycie na zakład i
Przez zwykłą pieluchę, tak? No to jest taka metoda, która jest sprzed lat, cały czas to samo, nie? Żadnej nowoczesności, niczego. Ognisko, tak lata temu, nie? A co nam daje ten świerk? Ładnie mleko pachnie, wiesz? Co? A ładnie mleko. A, że pachnie mleko. Jedliczka. Taką metodę jest dobrą. No to przeleć, nie, przelać chyba nie przelejesz, nie? Tej beczki. Bo nie. Bo to jest wyliczone. A to jest za mało, bo tam będziemy lać, wiesz, a jest tam obszar Ale to popołudniowe dojenie to by się nie zmieściło. Nasz pata znowu robimy drugi raz. Drugi raz. Dwa razy się robi. A po co to odlewamy? Chyba tak robię bunt. Taki syr biorę. To będzie na bunt, a to będzie na... Będzie na łasypkę. Tutaj się robi zaduch trochę, nie? Nie ma. No, ale tu wszędzie zaraz. Będę na świeże powietrze. Zależy jaki wiatr, wiesz? Duje wiatr, choć pisa to się tak duje sakra, więc się dymi, wiesz? A jak duje tam od gór, to ten dym idzie do góry. A to dzisiaj z tego wyjdzie już ser? Osypki. Już takie jak się kupuje w sklepach, takie kształtne? Tak się będą mali na górze, widzisz? Nie jest saving. W takich formach, nie? No, krótki fix. Nie wyjdzie, proszę, jak się będę smakał. Przelaga pił. To właśnie. A to co to jest? To jest te formy? Dzwonki. A nie, dzwonki, aha. Myślałem, że formy. Wyśmienicie to smakuje. Takie świeżutkie.
Ale to nie, to do wrzenia będzie, czy jak? Nie musi się podgrzać, wiesz? Lekko podgrzać, tak? Nie no. Tam do 40 przynajmniej stopni, 35. A oscypkę. Na oscypki. Na oscypki, bo na brędze nie? Na brędze się cegło wina, najbardziej tak na zimno, nie grzeje się tak, wiesz? Aha. A oscypki cieplne. To tu są te dwie kadzie i z tego co będzie? Bunt. To powiedz mi Władek, co tutaj się dzieje z tym teraz? Łociek o tym bunt wiesz? Łociek. Potem pójdzie do sprzedaży. Musi Łociek, no nie ma taki, bo nie sprzedał. To długo będzie tego czekało? No i za 3 godziny, no po południu. I jak ocieknie, to już jest gotowe do sprzedaży? No tak dla kogoś, tak? No. A to jest pakowane jeszcze w jakość, czy tak w tych pieluchach? Nie, ja nie wiem, jak to tak pakuje ludzi. Tylko są w całości. No. Chcę w całości chyba. Prosi. A to, co ocieka, to coś się to wykorzystuje, czy nie? To z tej kadzi to się wykorzystuje, czy wylewa? To jest psą. A psą? Ważna psą. Świniaką psą. To co nam tutaj pozostawało? Co tutaj jest? Tu będziemy robić za chwilę. A będziemy robić następny, to będzie z widzą. To z tego ta brędza była tutaj wyciągana, czy z tamtego, nie z tamtego? 10,85 bądź 4. Spróbuj się tak już. Śmiało, weź. Jaki ciepły. No widzisz, że musi być ciepły. Przed wejściem na szwec zapoznajmy się z wytycznymi sanitarnymi. Smaczny. No. No. Stało się robi. Ewentualnie tylko posolić trochę. Nie? A to już... No, ale nie dodaje, czy nie dodają soli, chyba powinni. Ale to później. Tu kładziemy potem tu. Aha. O tu za bardzo znała coś. Nie, bardzo dobre. Ja lubię w ogóle takie sery, a ten jest bardzo dobrze smakuje. Tak fajnie na ciepło. Z kolejek niezbędny jest maseczek i rękawiczek. Szczególne strony internetowej pkl.pl. Sponsorem przewodnika. Nie mówię, że nie jestem głodny, bo nie jestem głodny. Także pojem z serem. Może nabijaj pomału. Nie ma, bo czekaj, bo nie wiesz, co chodzi. Tam krucyfiks czekać, to jest akustu. Ten nabijający. Nabijający. Mój bardziej nabijający, że nie widziałem. To są takie chyba półkilowe, tak? No, to jest kilo. Kilo. Prawie koło kilo coś, no tam 80. Zależy, ale łosypki albo się powyciągają też. A to dlaczego robimy to tak etapowo? O co to chodzi? Żeby się tam nie chciało spać, to musimy każdy robić. Jeden nabiją, potem musi głodnieć jeden. Potem idzie do ciepłej wody, tam się muszą głodnieć i wykończyć.
Jestem przyjęty, nie wiem, już będą robić łosy. A woda, czy byśmy wychodziła z tego? Bo to łosy. A po co mamy ten patyczek? Żeby wychodziła ta serwotka, czy nie było? Wiatr najgorszy. Ten wiatr nie ma. Ale gada, ja bym 22, jutro już słonecznie. Te łosy są fajnie, budą trawę i przyjemnie. Ja myślałem, że tych form macie więcej, to z tego ściągacie i... Za źródłem, no. A trzecia bez połów to tak swortem. Pan sobie zadbierają, bo w końcu jedno ma się pokręciło. Że to siczko całe teraz. No. Musisz ser posiedzieć 5 dni. Ten co on wziął, tak? Tak, skiśnie. Zrobi się taką żółtą skorupkę na nim. Płata się go bierę, miele się go na drobno. Bez młynek czy coś takiego. Zmiele się go na drobno. I pomieszcza się go do ręką, posoli się i wyłodzi brędza. Jest ból. No i to w tych formach, to jak długo będzie tutaj teraz leżało? Zaraz wyjmie. Chwilkę moment, tak? I nas... Czyli tu zaraz idzie do wędzenia, tak? Nie, a nie. Do soli. Do jutra. Do jutra. I dopiero jutro do wędzenia jakby. No, za dwa dni co łowę schnął, a potem dzień co raz jaku. Miałeś ten na górę chluz. To będzie sobie pływał w tej solance, tak? No, to tam, tu jest ino taką mona, resztę tam pływa. W Korecie. Pan ten Korecie tam nie leży. Zrób tam do Korecie. No, widzę. A to on już ma taką konsystencję, że jest taki twardy? No taki na razie taki, będzie twardy. Nie, jeszcze nie taki jak w sprzedaży, nie? No nie. To dopiero jak się wyjmie z tej solanki. No. I uwędzi. I później wędzi. No bo to jest taka opcja, że te się tylko wędzi, nie? Ja bo? Czy można je nie wędzić? No. Można ich nie wędzić. Ale solanka muszą być. Wkłada się do solanki. I można ich sprzedawać biała i można ich wędzą. Aha. I no musi być solan. Solance musi być. Bo jak nie ma go solan, to się zrobi naleśnik. To jest to, jak to się nazywa? Zimteca. No, to co ja piłem rano, nie? Tylko, że no. Zimne. A to jest teraz ciepłe. Teraz gotujemy na nowo, wiesz? Ale to ktoś pije takie ciepłe, czy to musi się później... No, to może też się napić ciepłe, bo ja... Ale tego dużo jest, to później się sprzedaje komuś? Ludzie wypiją, wiesz, ten cerpo tamty, no. Parę ty jest. No nie, no tyle teraz by nie wypili w ciągu dnia. He? Tyle by wypili? Taki gar?
Ale nie, kurwa, to się zbiera potem z góry, bo to, to nie się tylko jest. A, nie. To będzie... Tylko z wierzchu. To będzie takie z góry, wiesz? Zrobi się taka piana. I tą pianę się potem zbiera. A, to będzie może z 10 litrów, tak? Może być? No więcej. Więcej, za 20. Jak jest łowca, to powinno być 25 tego kotlika. Gotowe będzie? He? Zaraz będzie gotowe? No. A, czyli te, to z wierzchu zbieramy, tak? No, a i... A to co zostanie, to co z tym? Świnią. Dobra, to wyniesiemy?